Dobry wieczór Państwu. Witamy na pomeczowej konferencji prasowej. GKS Tychy pokonał Polonię Bytom 3-0. Prosimy o pomeczowy komentarz trenera drużyny gości. No cóż, spodziewaliśmy się takiego meczu. Chyba wszyscy się spodziewali. Opieraliśmy, chcieliśmy oprzeć naszą grę na defensywie i czekać na kontry, na których upatrywaliśmy jakiegoś, powiedzmy, pozytywnego wyniku dla nas się obrotu sprawy. No nie wyszło tak, jak żeśmy zamierzali. Co prawda ta obrona w naszym wykonaniu może nie była najgorsza, bo jednak Tychy nie strzeliły nam zbyt dużo bramek. Chyba zdaje się po osłabieniu żadnej. Jednak myśmy nie potrafili przedrzeć się przez obronę Tychów i gdzieś tam jakąś jedną, dwie bramki strzelić, które by może troszeczkę obróciły obraz meczu, nam dodały tym samym sił. Aczkolwiek wydaje mi się, że w pewnym sensie mamy młodą drużynę i gdzieś tam zadziałał stres taki. Niektórzy pierwszy raz grają play-offy i w ogóle debiutantami są, także szczególnie ta pierwsza tercja wyglądała bardzo słabo. Myślę, że każda następna była ciut lepsza. No, liczymy na to, że jutro też staniemy i będziemy gdzieś tam próbować jakiś pozytywny wynik uzyskać. Najlepszy zawodnik? No, myślę, że bez Filipa Lansmana, bramkarza, mielibyśmy dużo trudniejsze zadanie, tak? Także tak gdzieś opieramy, tam od tyłu idziemy, że on tam pomaga, czy tam obrońcy pomagają, my gdzieś liczymy na kontry, tak w zasadzie gramy przez cały sezon. To jest dostosowane do tego składu, który mamy. Tak jak powiedziałem, będziemy jutro próbowali ponownie. Dziękujemy za komentarz. Krzysztof Majkowski. Trener bardzo dobrze to spotkanie tutaj podsumował. Nasze wykonanie, pierwsza tercja, no, można powiedzieć dobra, strzeliśmy dwie bramki. Natomiast druga i trzecia ta gra już nie wyglądała najlepiej, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Play-offem liczy się też piękność tej gry, ale zwycięstwa, ten pierwszy krok zrobiliśmy. Na pewno jutro musimy zagrać lepsze spotkanie i tak z meczu na mecz tą naszą grę poprawiać i na to gorąco liczymy. Także najważniejsze, że pierwsze zwycięstwo jest po naszej stronie. Najlepszy zawodnik? Jarek Rzeszutko. Są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro do sobotniego spotkania o godzinie 17. Zapraszam i do zobaczenia.